Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta, czas na 62. odcinek Zarychty na solo. Tym razem mamy przed sobą Utah Jazz, tej drużyny, która w poprzednim sezonie dotarła do półfinału konferencji zachodniej. Drużynę, która teoretycznie na papierze nie wygląda na tak mocno, jaką rzeczywiście jest. No i tutaj wielka w tym robota Quina Snydera, czyli trenera, który wydobywa ze swoich zawodników zdecydowanie więcej niż wydaje się, że mógłby. I trochę też zadaje kłam trendom, które idą w NBA, czyli że nie gra się na dwóch wysokich, że gra się tylko zawodnikami rzucającymi za trzy punkty. On znalazł sposób, jak to ominąć, jak się temu przeciwstawić, a jednocześnie nie polec. Bo to jest niełatwe zadanie, żeby zrobić inaczej niż wszyscy, bo wszyscy wiadomo, w jakim kierunku idą, a jednocześnie odnieść dobry rezultat. Tak właśnie płynnie przeszedłem już do oceny Quina Snydera, trenera, który już 4 sezony prowadzi Utah Jazz, który doprowadził ich już w ostatnim sezonie, tak jak powiedziałem, do półfinału konferencji, powtarzając swój wynik sprzed, nie pamiętam, chyba 2 lat, kiedy to grali także w drugiej rundzie po pokonaniu Clippers w pierwszej. Ale wtedy dostali 0-4 od Golden State Warriors. Ostatnie rozgrywki to przede wszystkim dla Quina Snydera fantastyczna praca w defensywie. Jego drużyna broniła gorzej tylko od Boston Celtics i to tak naprawdę napędziło spiralę wszystkich dobrych rezultatów. W playoff w pierwszej rundzie powtórzyli to świetną defensywę, eliminując Oklahoma City Thunder, co nie było jakoś specjalnie trudne dla nich, bo Thunder mieli w swoich szeregach Russella Westbrooka, zawodnika fantastycznego, ale gracza łatwego do przewidzenia i Jazz właśnie przewidzieli, w jaki sposób rywale będą grali i na tym zbudowali swoją przewagę. Przewagę, która przełożyła się na dosyć łatwe zwycięstwo, mimo że tam było 4-2, to jednak było to dosyć pewne, przekonujące zwycięstwo drużyny z Salt Lake City. To wszystko sprawia, że Quinn Snyder, który buduje ofensywę w oparciu o takich graczy jak Ricky Rubio, Joe Ingles, Derek Favors, czyli gracze, którzy byli utalentowani jak Rubio i Favors, byli uważani za duże talenty, albo są po prostu rzemieślnikami jak Ingles, natomiast w trakcie kariery wiele rzeczy im przeszkadzało. Zresztą wystarczy spojrzeć, Rubio to był wielki talent przychodzący z Hiszpanii, który miał zawojować NBA, być najlepszym rozgrywającym, ale nie ma rzutu. Favors z kolei był wybierany chyba z drugim albo trzecim wyborem w drafcie i też nie spełnił pokładanych w nich nadziei. Joe Ingles chwilę przed przyjściem do Utah Jazz został zwolniony przez LA Clippers, którzy nie chcieli go w składzie, bo był według nich za słaby. A ci trzej gracze teraz są bardzo ważnymi elementami pierwszej piątki drużyny, która jest w półfinale konferencji, czyli jest tak naprawdę w najlepszej ósemce całej ligi, biorąc pod uwagę playoffy, więc to pokazuje, jak dużo Quinn Snyder włożył pracy w to wszystko, jak potrafi wraz ze swoim sztabem rozwijać zawodników. No i to zdecydowanie jest dla niego na plus. Jeśli chodzi o ocenę, to Quina Snydera mam w swojej czołówce najlepszych trenerów NBA. Jest to 4 z plusem, bo uważam, że jeszcze byłby w stanie trochę więcej wycisnąć z ataku swojej drużyny i dopiero wtedy mógłby myśleć o czymś więcej. Zobaczymy, czy przyjście tylko i wyłącznie nowego zawodnika przez draft, Graysona Allena, cokolwiek zmieni. No, będzie to na pewno ciekawy kolejny sezon w Utah Jazz. Dalej mamy obwodowych, no i tutaj jest niekwestionowany najlepszy debiutant poprzedniego draftu. Nie mówię poprzedniego sezonu, bo wiadomo, że wygrał tą nagrodę Ben Simmons, ale on był wybierany w drafcie w 2016 roku, natomiast Donovan Mitchell wybrany w 2017, jeszcze wymieniony przez Utah Jazz z Denver, no zrobił fantastyczną rzecz w poprzednim sezonie. Przebił się z ławki rezerwowych do pierwszej piątki, następnie zaczął w tej pierwszej piątce odgrywać coraz większą rolę z miesiąca na miesiąc, aż w końcu stał się graczem, ja wiem, myślę, że w końcówce sezonu był graczem na poziomie All-Star. I jeżeli on otrzyma taką formę, jak miał w końcówce poprzednich rozgrywek, to się nie zdziwię, jeżeli on w tym All-Star w najbliższych rozgrywkach zagra. Więc to zdecydowanie jest gracz numer jeden w tej chwili. Gracz, który rzucał ponad 20 punktów na przestrzeni całego sezonu. Dawno nie było takiego debiutanta. Nie pamiętam szczerze, kto ostatni był taki, być może Anthony Davis, ale to wybaczcie, w tej chwili dziura w pamięci. No i obok tego Michela, który trafia średnie 34% za 3 punkty, czyli nie jakoś wybitnie,
gra kolejny słabo rzucający, chociaż ostatni sezon był tego zaprzeczeniem, Ricky Rubio. 35% trójek trafionych w ostatnim sezonie to jest chyba jego najlepszy wynik w karierze. Natomiast wciąż to jest wynik daleki od tego, co uważa się za wynik bardzo dobry, bądź dobry nawet. Więc tutaj Rubio zdecydowanie pod tym kątem ma dużo do poprawy. Natomiast fakt, że był zdrowy przez cały sezon, bo zagrał 77 spotkań. Niestety rozwalił się w playoffach i przez to ta rywalizacja z Houston Rockets była tak bardzo jednostronna. Szkoda tego bardzo, natomiast Rubio jest teraz przed ostatnim rokiem swojego kontraktu, więc myślę, że będzie chciał powalczyć o jak najlepsze warunki dla siebie w kolejne lato. Nie zdziwiłbym się, gdyby chciał zostać dalej w Utah Jazz, bo to ma sens dla obu stron. Tym bardziej, że takiego klasycznego zmiennika na pozycji numer 1 w Utah za bardzo nie ma. Dalej jest bowiem chociażby Dante Exum, zawodnik wciąż młody, ale taki, który stracił już ponad 2 sezony łącznie, jeśli zliczyć wszystkie mecze opuszczone przez niego w karierze. I kolejny raz wraca do zdrowia, kolejny raz ma grać, ale póki co dalej nie wiemy, na co tego zawodnika stać, bo on został wybrany bardzo wysoko w drafcie także przez Utah Jazz. Już wam mówię dokładnie, to był 5 pick w 2014 roku, gdzie Jazz skusili się na niego, odpuszczając chociażby, niech będzie, Jusuf Nurkić, Zach LaVine, Elfrid Payton, Julius Randle. Także zawodników, którzy już w tej chwili zrobili dużo większą karierę. Natomiast Exum jak na razie zagrał 162 mecze. Jeden cały sezon opuścił. W poprzednim sezonie opuścił 68 meczów. Więc patrząc chociażby na statystyki, w przeliczeniu na 36 minut, progres jest za każdym razem, kiedy gra. Problem tylko polega na tym, że zbyt rzadko gra. No i zobaczymy, jak to będzie w tym sezonie, bo Exum to na pewno świetny defensor, który w takiej serii jak chociażby Houston Rockets bardzo by się przydał do bronienia przeciwko Chrisowi Paulowi czy Jamesowi Hardenowi. Dalej mamy Aleka Burksa, który też jest w ostatnim roku swojego kontraktu i szczerze powiedziawszy, nie zdziwiłbym się, gdyby za rok Aleka Burksa w Utah Jazz już nie było. Z tego względu, że powinien więcej minut od niego i bardziej mi się podobał zresztą preseason. Debiutant Grayson Allen, wyciągnięty z 21 pikiem po 4 latach spędzonych w Duke. Zawodnik gotowy do gry w NBA, jak dla mnie. Mogący, co prawda Allen nie zrobi wielu rzeczy, które zrobi Burks, nie jest w stanie tak bardzo dobrze grać 1 na 1 na piłce. Natomiast ma lepszy rzut za 3 punkty. Dużo lepiej, dużo więcej widzi, łatwiej znajduje podaniem kolegów, więc nie zdziwiłbym się, gdyby za rok o tej porze Grayson Allen był już wyżej w rotacji Utah Jazz niż Alec Burks. No i jest jeszcze Raul Nieto, Brazylijczyk, który gdzieś tam co sezon grywa po kilkanaście minut, koło połowy sezonu jest na parkiecie, więc myślę, że on dalej będzie się tam gdzieś łapał. Jeśli chodzi o ogólną ocenę obwodowych, to 3 z plusem. Jak mówię, Donovan Mitchell to gwiazda, natomiast reszta musi jeszcze się w wielu elementach podciągnąć. Dalej mamy skrzydłowych, z których tak naprawdę tylko jeden jest grający w pierwszej piątce, bo tak jak powiedziałem, Utah Jazz grają na dwóch podkoszowych, dwóch wysokich. No i jest to Joe Ingles, tak jak powiedziałem, zawodnik, który przeszedł bardzo długą drogę do NBA przez Europę. W Europie zresztą był bardzo wysoko oceniony. Potem zaryzykował w NBA karierę. I tak naprawdę to jest to, czego być może brakuje polskim zawodnikom, bo czytałem dzisiaj chociażby wywiad Michała Owczarka z Rafałem Juciem, który mówi, że takiemu Adamowi Waczyńskiemu czy Mateuszowi Ponicie zabrakło w pewnym momencie odwagi do tego, żeby zdecydować się na niegwarantowany kontrakt w NBA i powalczyć o swoje. Może nie tyle odwagi, ale po prostu taka była ich decyzja. A Joe Ingles właśnie zaryzykował w takiej sytuacji i został odstrzelony przez Los Angeles Clippers, tak jak wcześniej powiedziałem. Natomiast szybko znalazł dla siebie kontrakt w Utah Jazz, no i stał się tam w tej chwili zawodnikiem pierwszej piątki, drugim najlepszym podającym w drużynie ze średnio blisko 5 asyst, najlepiej rzucający za 3, trafia 44% w ostatnim sezonie. Do tego jest bardzo dobrym obrońcą, przeciwko któremu się bardzo niewygodnie gra. Także to pokazuje, że można znaleźć dla siebie miejsce w NBA, nawet przegrywając swój jeden z pierwszych kontraktów. Także Ingles mógłby być tutaj świetnym przykładem dla Polaków.
Natomiast no, czy się zdecydują na podobny ruch jak on? Fajnie by było, chciałbym, żeby zaryzykowali, bo niedługo Marcin Gortat skończy karierę i fajnie by było dalej oglądać jakiegoś Polaka w NBA. Za Inglesem mamy Jay Crowdera, wyciągniętego w poprzednim sezonie z Cleveland Cavaliers w wymianie za Rodneya Hooda. Crowder miał niezłą końcówkę poprzednich rozgrywek i playoffy w barwach Jazz, natomiast zdecydowanie do poprawy ma rzuty za 3 punkty, bo ich trafił tylko niewiele ponad 31%. Natomiast dalej mamy chociażby Royce'a O'Neala, zawodnika także takiego, który został odkryty przez Quina Snydera w poprzednim sezonie. O'Neal dopiero od połowy sezonu mniej więcej grał z drużyną, natomiast stał się jej bardzo ważnym zawodnikiem. W playoffach grał już regularne minuty. No i to jest kolejny wynalazek, zawodnik, który ogrywał się na początku w G League, a teraz jest już pełnoprawnym zawodnikiem rotacji, jednym z głównych zmienników na pozycjach numer 3-4. Kolejnym graczem na skrzydle będzie Tabo Sefolosza, który także ma za sobą sezon okupiony kontuzjami. Natomiast Szwajcar trafia dalej porządne 38% za 3 punkty i będzie dalej niezłym obrońcą, wspomagającym jeszcze dalej bardziej tą fantastyczną obronę Utah Jazz. Piątym, którego mam wynotowanego, jest George Niang. Poprzedni sezon zdaje się w Indiana Pacers, albo też w Utah Jazz, ale w bardzo małej liczbie gier. Natomiast Niang miał niezły preseason, niezłą ligę letnią i tym sobie zapracował na kontrakt. Łączna ocena skrzydłowych to trójeczka, także jak widzicie, nie oceniam za wysoko poszczególnych zawodników, natomiast Utah Jazz zdecydowanie drużyna ma wyższą ocenę dla mnie niż suma talentów na poszczególnych pozycjach, więc dlatego chociażby Jazz będą dla mnie wyżej niż Pelicans, bo Pelicans graczy mają lepszych, jeżeli mielibyśmy rozkładać indywidualnie umiejętności, ale jako drużynę, jako całość Pelicans cenię sobie zdecydowanie niżej niż Jazz. No i ostatnia grupa, czyli podkoszowi. Tu mamy dwóch graczy pierwszej piątki. Przede wszystkim Rudy Gobert, jeden z najlepszych obrońców całej ligi. Gobert, który wreszcie wygląda zdrowo, w sensie odkąd przestał jeździć na kadrę w wakacje, to wygląda zdrowo, to wreszcie jest zawodnikiem, na którego czekaliśmy, na którego czekają w Utah Jazz. To jest gość, który jest dla nich kotwicą w obronie, jest świetnym zawodnikiem w ataku, bo fantastycznie gra na pick and rollach, zresztą może wystarczy mu, ma tak długie ręce, dobry wyskok, że wystarczy rzucić piłkę w okolicach obręczy, nie wiem, 1,5 metra od obręczy, Gobert jakoś to złapie, skończy najchętniej wsadem. Zresztą stąd po prostu 62% z gry w poprzednim sezonie i dalszy rozwój ofensywy. A jak nie Gobert, no to jest Derek Favors, który coraz bardziej odchodzi od kosza, coraz więcej już do półdystansu, coraz częściej będzie też wędrował za linię za 3 punkty i w ten sposób będzie dalej pracował nad swoimi umiejętnościami. On dostał nowy kontrakt z Utah Jazz. Wielu uważa, że za wysoki, natomiast no, jeżeli Favorsa kontrakty są za wysokie, no to spójrzmy na innych graczy, którzy nie są w stanie zapewnić swojej drużynie playoffów, nie są w stanie schować swojej dumy do kieszeni, stać się zadaniowcem, jakim stał się Favors. No nie wiem, Jabari Parker za Klawin chociażby. Natomiast no, tutaj mamy zawodnika, który ewidentnie poświęcił się dla drużyny i robi po prostu swoje. Ich zmiennikiem jest na razie tylko i wyłącznie Ekpe Udo. Rok temu wrócił do NBA z wojaży po Europie, głównie po Fenerbahce. No i Udo spełnia swoje zadanie. Ma wejść z ławki, ma zapewnić stabilną, mocną obronę. I to robi, bo ponad jeden blok na mecz. Bardzo dobra defensywa własnej obręczy. Także tu zdecydowanie jest to zawodnik, który też jest sprowadzony w konkretnym celu. Ma zrealizować konkretne zadania. Ocena podkoszowych Utah Jazz to bardzo silna czwórka. No i na koniec bilans obrony i ataku. Tak jak powiedziałem, obrony mieli drugą najlepszą w NBA, tylko tracili 101,6 punktów na 100 posiadań, natomiast atak idealnie środek ligi 15, 106,2. Natomiast no zdecydowanie grają wolną koszykówkę, bo dopiero w 25 tempie ligi. No w ten sposób gdzieś chcą spowolnić, najczęściej wybić z rytmu z drużyny, które grają zdecydowanie szybciej, chciałaby na przykład w kontratakach zdobywać punkty. No w ten sposób chociażby chcą to rywalom zabrać, uniemożliwić, żeby się po prostu rozpędzili. Okej, to tyle jeśli chodzi o Utah Jazz. Dzięki za wysłuchanie i zapraszam na kolejne odcinki zapowiedzi sezonu 2018-19. Pozdrawiam.